zakazał mi pan wpuszczać do panny Zerzabelli. Tylko dlatego tutaj spałem. Jak to, gałganie? Ten twój cymbał kasanter nie chce mnie wpuścić do panny Zerzabelli? Przecież ja nie mam najmniejszej ochoty tam wchodzić. No to, gdzie pan idzie? Wracam z bulwarów. I twój pan nie może mi tego zabronić. No nie. Na pewno nie. Ale... gdyby pan wracał stamtąd, przez bramę naszego domu, to by się pan znalazł u nas. No i co z tego? Jakbym wracał, to bym wychodził, a nie wchodził. A twój pan kazał ci pilnować tylko tego, żebym tam nie wszedł. Zresztą posłuchaj, co ci powiem. Mam tu worek na 1000 pistoli. Chwilę wezmę tylko jedna sztuka wartości 3 talarów, ale może być twoje, jeżeli tylko pozwolisz mi tędy wyjść. Wolałbym, żeby był to worek na 1 talar i znajdowało się w nim 1000 pistoli, ale trudno. No dawaj, pan! Możesz pan iść. Nie przeszkadzam. Ale się pan Kassander zdziwi, kiedy dowie się, że pan Lander znalazł się w jego domu zupełnie do mnie wchodząc. Wyobrażam sobie, co się będzie działo? Muszę przyznać, że podróże na dalszą metę napotykają na nieoczekiwane przeszkody. Przeszedłem Passy. Zawróciłem przez Sango. Potem poszedłem przez Aznię. Wszędzie pytam, no gdzie są te Indie? No ale nikt nie umiał mi powiedzieć. O, proszę, Gil! No to już tam, przyjacielu! Spełniłeś swój obowiązek? Nikt do nas nie wszedł? Nie, proszę pana! Więc pan Leander nie wpadł w sidła, któreśmy na niego zastawili? Nie, wpadł tylko na mnie i zwichnął mi ramię. Jak to? Więc pan Leander był tutaj? A był? A tyś mu dał 100 gryw, jak było umówione? Nie, proszę pana. A to dlaczego? A, bo powiedział, że to nic pilnego i że i tak jest mi za niewdzięczny. W każdym bądź razie nie wszedł do nas? Nie. A, no to dobrze, jak nie wszedł, no. Wyszedł. Co? Wyszedł? Skąd wyszedł? Z bulwarów. Z bulwarów? A tyś go przepędził. Skądże znowu? Siedział nas już od godziny. Godziny? Ach ty, nędzniku! Ach, mój tak! Wracaj, tu chciałem uciekać! Ach, ojcze! Ach, ojcze! Ach, ojcze! Ach, ojcze! Rzucam się do twych stóp! Rzucam się do twych stóp! Rzucam się do twych stóp i błagam. Nie każ mi ginąć w tym żałosnym wdowieństwie, na które skazuje mnie mój stan panieński. Wybrałam sobie Leandra. Kolejny cymbał. I pragnę.
wodę! Nigdy na to nie przystanę! A kończę, pozwól się nakłonić, chociażby z uwagi na mój poważny stan. Twój stan? Nieszczęsna! Odkąd? O Boże! Od niespełna... Córko, więc tak! Tak wygląda celibat, który ci zaleciłem? Jeżeli raczy mnie pan wysłuchać, to pozwolę sobie zauważyć, że Leandrowie zawsze poślubiali z Erzabelle, a Kasandrowie obrywali przy tym nie z gorzej. Więc jeśli odmawia mi pan ręki swojej córki, będę zmuszony dać panu 100 kopniaków w tyłek. O, 100 kopniaków. Chwila! Córko! Mój tyłek stał się rzecznikiem twojej sprawy. Chyba nie zechce pan wyrządzić mi tej zniewagi w mojej obecności. Pan wybaczy, ale uczynię tak, jak powiedziałem. Muszę to przemyśleć. Ach, ojcze! Powtarzają, że dzieci i ryby dziś głosu nie mają. Na morzu powtarzają, na lądzie powtarzają, że dzieci i ryby dziś głosu nie mają. Musimy wspólnie wytłumaczyć, że oni robią błąd. I wiecie co? Co? Wiecie co? No co? Zrobimy sztorm! Więc my będziemy szumieć, a wy będziecie jaść. Zrobimy straszne fale, a wy zrobicie wiatr. Więc my zrobimy szum, a wy zrobicie juuu. Uwaga, zaczynamy. Trzymajcie się wójt. Trzymajcie się wójt. Trzymajcie się wójt. Trzymajcie się wójt. Powiadają, że jak będę miał marynarski chód, to nic sobie z tego wszystkiego nie będę robił. Muszę przyznać, że ze mnie szczęścia aż nie lata. Urodziłem się jako gil. Najchętniej zostałbym przez całe życie gilem i niczym innym. Tymczasem zagarnęli mnie korsarze. Najbardziej piraccy ze wszystkich piratów. Powiadają na przykład, że najpaskudniejsze w naszym zawodzie jest rabowanie cudzej własności. No jeżeli chodzi o mnie, to właśnie z tym najszybciej mógłbym się pogodzić. Zwłaszcza, jeżeli częściej trafiałyby się takie zdobycze jak pani Zerzabella. Korpus. Wcale nie dyplomatyczna. Co za kobieta tak się tu zamówiła, że żaden bałwan nie robi już na niej większego wrażenia. Jak to szczebiące. Opowiadają nam historyjki o swoim mężu, poczciwym bidaku Anselmie Leandrze i o jego kalendarzu. Marynarze mają zupełnie inny kalendarz. Proszę, jak hałasują! To pani Zerzabella zamknęła się z kapitanem. O,
Bosmanem i z Kuchmanem. Żeby sądzić i chory zdobyte na tym handlarzu win, to się nam nie powinno. Zbliża się tu z wielkim workiem pod pachą. A, będzie mile widziany na statku, bo bardzo lubimy takie grube worki. O, proszę, że to co tam? Nie ma niczego. Nie ma. Kapitanowi. Nie, proszę, to niemożliwe. Pan kapitan zajęty jest teraz załatwianiem pewnej sprawy. A jakiejże to sprawy, jeśli łaska? Pan kapitan zajęty jest teraz załatwianiem sprawy z panną Zerzabellą. Z panną Zerzabellą? Ale ja właśnie przychodzę w tej samej sprawie! Pan w sprawie pani Zerzabelli? Tak, żeby ją wykupić. To może przypadkiem jest pan Anselmem. Ma się rozumieć. Anselmem Leandrem w rzeczy samej. Ten, co od kalendarza! Co u niech znaczy ten kalendarz? Skąd on może wiedzieć, co się działo między mną a moim maleństwem? Biedne, drogie dziecko. Mówiłem jej. Dzisiaj księżyc jest w drugiej kwadrze. Dzień zupełnie nieodpowiedni. Albo zmyślałem jakąś inną bajeczkę, którą się zadowalała. A teraz biedne maleństwo pewnie gdzieś tu jęczy w niewoli. Ale co słyszę? Zdaje mi się, że to po Zerzabelli. Jestem pewien, że mówi o mnie. Kocham cię całym sercem, najdroższy. O, jej się wydaje, że mnie widzi, że mnie słyszy. Przemawia do mnie tak, jakbym był przy niej. Kochasz mnie, słodka? Ale co to za gruby głos? Aha, biedne maleństwo. Sama zadaje pytania i sama odpowiada, żeby lepiej utrwalić wyobraźnię ze mną ukochanego małżonka. Tak, właśnie tak i odpowiadałem. A teraz wydaje się jej, że obdarza mnie tym niewinnym pocałunkiem jednym z tych, które były źródłem szczęścia najtkliwszego z małżonków. Czuję, jak go wyciska na moim policzku. Ale co to za głosy? Biedne maleństwo nagle zasłabło w filiżanki rosołu, ale tego nie wytrzyma. No chodź! No to dobra, to mówi. Kocha was wszystkich trzech jednakowo. To kocha, to mówi. Zdaje się, że jest jakaś dziura. O, Zerzabello. O, o. No co się tu dzieje? Zrobił sobie pan co złego? Gwałtu! Rety! Zraził się pan? Gorzej! Ratunku! No chyba pan nie umarł. Jeszcze gorzej! Na pomoc! Wejdź pan na krzesła, zobaczysz co się dzieje! Ale ja nic nie widzę. Spojrzyj w drugą stronę.